Ten tydzień zapowiada się twórczo, regionalnie i bardzo literacko. Nadal działająca głównie w internecie Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie szykuje się do świętowania Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Słuchowiska dla naszych czytelników, czyli udźwiękowione opowieści, są nowością w ofercie biblioteki. W przygotowaniu jest już kolejne, realizowane we współpracy z Teatrem Miejskim. Trwają dwa konkursy literackie, Inspirowane Słowem oraz 14. Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Stanisława Grochowiaka. Do 30 kwietnia zbierane są prace literackie, których tematem jest Dziennik Przyszłości. Z kolei 30 maja upływa termin zgłaszania prac prozatorskich, poetyckich, dramaturgicznych i słuchowisk radiowych na konkurs imienia Stanisława Grochowiaka. Na stronie internetowej w zakładce Biblioteka Online pojawił się nowy dział Wirtualna Czytelnia. Biblioteka przypomina sylwetki leszczyńskich regionalistów. Na początek jeden z największych, którego imponujące zbiory często wypełniały biblioteczne galerie, Zbigniew Gryczka. Trwają przygotowania do imprezy Leszczyńskie Spotkania Fotograficzne. Wydarzenie odbędzie się w maju w przestrzeni wirtualnej, jednak już w tym tygodniu ruszą zapisy. W czwartek biblioteka ogłosi konkurs dla dzieci i dorosłych, dla wykonujących zdjęcia aparatem fotograficznym i miłośników smartfonów, dla spędzających czas w domu i dla chodzących po lasach. Cały czas pojawiają się nowi twórcy i nowe nagrania w cyklu Biblioteka Poezji. Aby być na bieżąco, biblioteka zaprasza do śledzenia strony internetowej i profilu na Facebooku, gdzie codziennie pojawiają się świeże newsy i książkowe aktualności.